No to hej, kochane ludziska, opowiem wam dzisiaj, jak to wujas stał się wieśniakiem. Nawet wam zdradzę, kogo najbardziej, tu jest jego zdjęcie, kogo najbardziej lubiłem na tej gospodarce. No to co, czołóweczkę i lecimy z tematem. Bang! No to hej, kochany człowieku, witam cię wujasz Porada na swoim kanale. Może jesteś tutaj pierwszy raz, może trafiłeś tu z pewnych przyczyn. No dobra, to dzisiaj trochę wujasz opowie. Właśnie, o czym ci opowiem? Już za chwilę zdradzę oczywiście, kogo wujasz najbardziej polubił. A to za chwileczkę. A teraz wam zdradzę, jak to się stało, że się stałem wieśniakiem. A to za chwileczkę. Jak do tego doszło, że stałem się wieśniakiem? Zacytuję słowa słynnego śpiewaka. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale już tak całkiem poważnie. No po prostu zgłosiłem się na casting. Niektórzy mówią, że w sumie to ja całe życie jestem wieśniakiem. Może nie człowiekiem, który mieszka na wsi, ale takim mentalnym wieśniakiem. I chyba coś w tym jest. Więcej wam raczej nie zdradzę. Dlaczego? Bo popsuł, nie będę wam spoilerował. Popsułbym wam waszą całą zabawę. Już wam zazdroszczę tego oglądania. Wow. No dobra, ale obiecałem. Jedyne zwierzę... O, jeszcze pokażę. Chodź, no chodź, pokażę wam. Pokażę wam jedyne moje zwierzę, którym się opiekuję tak naprawdę. I to nie od dawna. O, mam taką piękną... Znaczy takiego pięknego pieska. Łeścika, 5-miesięcznego. Zresztą to jest mojego syna, więc to jest jedyne zwierzę, które się opiekuje wujas. No dobra, no ale koniec. Obiecałem wam, że zdradzę, kogo najbardziej polubiłem na tej gospodarce, w tej przygodzie. No to gotowi? Raz, dwa, trzy. Taram! Tak, polubiłem najbardziej siebie. Kochaj i dbaj o siebie. Takie jest motto mojej fundacji. Więc uważam, że warto o siebie dbać. Często ludzie mówią, że popadam w egoizm, jakiś egocentryzm i cholera wie co tam jeszcze, pełno różnych dziwnych nazw. Ale to co? Miłego oglądania. Ruszamy w styczniu. Zajebistej zabawy. Cześć!